będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Wczoraj mówiliśmy o konklawie, dzisiaj popatrzymy sobie na, dajmy na to, drugą wojnę światową. Wiemy o tym, że takimi negatywnymi bohaterami II wojny byli Hitler i Stalin, którzy tak naprawdę chcieli wejść w tę rolę Pana Boga. Wręcz tych, których zmanipulowali do tego, aby czynili zło, właśnie oni traktowali ich jak pewnego rodzaju Pana Boga, za którym szli w ciemno prawie że Bogu. No i dokładnie, tak jak mówisz, tamci się postawili w miejscu Pana Boga i my często też stawiamy się w miejscu Pana Boga, kiedy staramy się za sobą prowadzić ludzi, a przede wszystkim chcemy pokazać, że my jesteśmy chyba najważniejsi, tak? Zapominając o tym, że to Pan Bóg jest ważny, jest potrzebny i jest wskazówką prowadzącą do zbawienia. Dlatego tak sobie myślę. Ale wiesz co, i często jeżeli próbuje się człowieka wstawić w miejsce Pana Boga, to wychodzi z tego taka karykatura, czyli tej wielkości Pana Boga. Bo tak jak na przykład nawet tych pierwszych wiekach chrześcijaństwa, jak tam mówili o tym, że chrześcijanie po śmierci Jezusa zaczęli się gromadzić, zaczęli tworzyć wspólnoty, i co Gamaliel mówi, że jeżeli to jest od Pana Boga, to to przetrwa, a jeżeli jest od ludzi, to to zginie. I często tak jest, że zobaczmy, co zostało po Hitlerze, po Stalinie? No tylko tyle, że wspominamy tych, którzy zginęli z powodu ich takiego wariactwa, a nie wspominamy na przykład tego, takich dobrych rzeczy, bo tak naprawdę to, co czynili, prowadziło do zła. Bo to tak naprawdę to, co czynili, było ich egoizmem, tak? A Pan Bóg nie patrzy poprzez egoizm własnego siebie, tylko no, przechodzimy czas Wielkiego Postu, za chwilę będzie Triduum Paschalne, będzie Wielki Piątek i będzie właśnie ofiara Pana Boga, Pana Jezusa na krzyżu, czyli ofiara miłości będzie, nie? A tutaj jednak jak się człowiek jest w centrum, jest tym najważniejszym, to nie patrzy poprzez pryzmat tego, że nie wiem, żeby wszyscy mieli dookoła cudownie, tylko żebym ja się, że tak powiem, nachapał, przepraszam za słowo, ale to takie modne, nachapał, abym jak najwięcej miał dla siebie, nie? Czyli wychodzi po raz kolejny nasz egoizm, a nie patrzenie na drugiego człowieka. No tak, ten egocentryzm, ale też zobaczmy, że bardzo często człowiek też jest stawiany w dzisiejszym świecie przed Panem Bogiem, chociażby patrzymy przez pryzmat konsumpcjonizmu. Albo na przykład przez to, że człowiek jest dopiero szczęśliwy, kiedy na przykład, nie wiem, jest uśmiechnięty, to najczęściej takie to fałszywe szczęście jest pokazane na przykład na zdjęciach, nie w mediach społecznościowych. Z drugiej strony człowiek jest taki szczęśliwy, uradowany, ktoś powie, o wspaniale, ale on idzie dobrą drogą, a kiedy okazuje się, że te flesze gasną, człowiek jest smutny, w depresji, czasami nawet i zdołowany, bo brakuje mu sensu życia. I kiedy my poprzestawiamy to wszystko, czyli na przykład uczynimy cokolwiek innego w miejscu Pana Boga na tym pierwszym miejscu, to zawsze to się zakończy jakąś frustracją, niepowodzeniem, depresją, bo nie będzie tego głównego sensu, jakim jest Bóg. Zresztą to pokazuje chociażby z perspektywy, często tak jest, nie? Że ktoś na przykład już staje w obliczu śmierci i na przykład przez wiele lat był daleko od Pana Boga, a na ten moment wzywa księdza po to, aby sakramenty przyjąć, nie? Tak. Doświadczył tego, że Bóg jest najważniejszy nawet na ostatek. Ja myślę, że Panu Bogu nie chodzi o to, żeby był też najważniejszy. Pan Bóg chce po prostu być dostrzegalny przez nas, a my właśnie patrząc przez pryzmat tego, że kogoś stawiamy w centrum, jakiegoś człowieka, jakiegoś celebrytę, jakiegoś ważnego kogoś dla nas osobiście, no to dochodzi do tego, że Pan Bóg jest zapominany, jest mu bardzo z tego powodu przykro, jest mu źle i dlatego no, często się też upomina o swoje. Ja bym powiedział inaczej, że Pan Bóg chce być przez człowieka kochany. A jeżeli kogoś kochamy, to stawiamy go wręcz na piedestale. Tak, tylko musimy pamiętać o miłości tej takiej tak prawdziwej. Jest. I to by trzeba było powiedzieć, że jeżeli Pan Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko jest na właściwym miejscu. I tego sobie życzmy w kolejnym dniu naszego Wielkiego Postu, naszej przemiany serc. Szczęść Boże. Z Panem Bogiem.